Witam. Dziś recenzja stolarstwa. Jakiś czas temu na naszym forum pojawił się temat tej właśnie książki autorstwa Tadeusza Laurowskiego i pytania naszych widzów czy forumowiczów, czy ktoś tą książkę zna, czy ktoś ją ma, czy wie, czy warto ją kupić. I dzięki uprzejmości jednego z naszych widzów, pozdrawiam przy okazji Tomka, który zakupił dwa egzemplarze, jeden z nich przesłał do nas, mogę cokolwiek o tej książce powiedzieć, żebyście Wy wiedzieli więcej. Jest to książka wydawnictwa KB, w miękkiej lakierowanej oprawie, klejona, ma 187 stron i traktuje o stolarstwie. Mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o jej zawartość, że dzieli się jak gdyby na trzy główne działy. Po około 50-60 stron przeznaczone jest na te trzy właśnie główne działy i pierwszy z nich, jak pewnie w 98% książek tego typu, traktuje o drewnie jako surowcu, czyli począwszy od jego budowy, przez charakterystykę, przez wady budowy, wady zabarwienia i wszystko to, co jest związane stricte z drewnem. I to jest pierwszy dział. Drugi dział to jest obróbka ręczna drewna. I tutaj dosyć krótko, acz szczegółowo przedstawione są wszystkie narzędzia i tematy związane właśnie z ręczną obróbką drewna. Tu się powtarzam. Są rysunki, które przedstawiają na przykład, z czego zbudowana jest piła ręczna. Jest też opis, do czego konkretne elementy są przystosowane, czy do czego służą. Podjęty jest też temat konserwacji tych narzędzi, czyli ogólnie opisany jest każdy rodzaj, począwszy od trasowania, przez szlifowanie, wiercenie, dłutowanie, struganie, pracę z pilnikiem i tego typu rzeczy są przedstawione w sposób dokładnie taki sam jak kolejny dział, czyli przechodzę już do tego trzeciego głównego działu, w którym jest mechaniczna obróbka drewna. Czyli znowu, mamy rysunki, które na przykład pokazują taśmówkę, pokazują, co wchodzi w skład, czyli jaka jest budowa tej maszyny, mówią, do czego ta maszyna służy, czyli opis to już jest kwestia przedstawienia, do czego tą maszynę, do czego jej możemy użyć. Jest też oczywiście konserwacja, jak wymieniać poszczególne ruchome elementy, czyli w tym przypadku taśmówki to jest taśma. I znowu to przekazane jest bardzo przezroczyście, krótko, zwięźle i te rysunki też dużo dają, chociaż ich jakość jest wątpliwa. Podobnie jak w pierwszym dziale dotyczącym drewna, fotografie są, tutaj duży minus, fotografie są beznadziejne, nawet mogę tak powiedzieć, bo totalnie nic na nich nie widać. Jeżeli pokazane jest zdjęcie z gnilizny drewna, to zdjęcie jest czarno-białe, nic nie widać. Kolejne zdjęcie, które pokazuje inną wadę drewna, jest tak podobne, że tutaj akurat minus do autorów tej książki, ale wiadomo, mamy internet, możemy posłużyć się zdjęciami, które znajdziemy w sieci. Co do trzeciego działu, o którym przed chwilą mówiłam, czyli maszyny, jest poruszona kwestia BHP, czyli to, czego brakowało mi w kilku wcześniejszych książkach, które notabene mówiły o maszynach i o tym, jak na nich pracować, do czego służą, ale nie poruszały kwestii stricte BHP, czyli ja, powiem szczerze, zatrzymałam się na tym dziale na dłużej i poczytałam sobie, w jaki sposób stoimy przy maszynie, jakie elementy są wymienne, które powinniśmy dotykać w danym momencie, które nie, jak układać ręce, gdzie jest strefa niebezpieczna, gdzie nie może stać druga osoba, jeżeli jedna pracuje i tak dalej, więc to akurat duży plus, jeżeli chodzi o tą książkę i chętnie wymieniłabym moje dwie poprzednie, w których choć były informacje bardzo podobne, nie było totalnie nic o pracy na maszynach. Ostatnie paręnaście stron to bardzo, bardzo ogólnie przedstawione sprawy wczepów, sprawy wykończenia powierzchni, materiałów drewnopochodnych, czyli sklejki, płyty. Także jeżeli podsumować by trzeba tą książkę, to te trzy pierwsze działy godne polecenia, jak najbardziej, a jeżeli ktoś chce zacząć pracę i wejść już w kwestię właśnie zrobienia czegoś bardziej, może tak, źle teraz mówię, jeżeli ktoś chce zacząć już pracę, co będzie się wiązało oczywiście też z wykończeniem powierzchni, czy zastosowaniem różnych materiałów, czy różnych technik stolarskich, to będzie musiał sięgnąć po książkę już inną. Także kto zaczyna, warto, żeby tą książkę zakupił, czy nabył, bo jest ciekawa, konkretna
i nie za długa. Także kolejna książka znajdzie się w naszej biblioteczce, a Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do następnej recenzji.